Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś Wielki Piątek, dzień szczególny w roku. Post ścisły, adoracja Jezusa w ciemnicy, opis męki Pańskiej, liturgia na cześć męki Pańskiej, adoracja krzyża. Zapraszam do zatrzymania się i do chwili refleksji w ten wyjątkowy dzień w ciągu roku. Kochani, jest taki dzień w roku, kiedy tabernakulum jest zupełnie puste i otwarte na oścież, kiedy ołtarz jest całkowicie obnażony, bez obrusu i bez świec. To dzień Wielkiego Piątku, dzień szczególny i dzień wyjątkowy. Dzień, kiedy amboną staje się Golgota, a kaznodzieją krzyż. Warto, żebyśmy dzisiaj przytulili się do tego krzyża i chcieli wsłuchać się w to, co ten krzyż chce nam dzisiaj powiedzieć. A chce nam powiedzieć trzy ważne słowa. Tym pierwszym słowem krzyża jest cierpienie. Czy trzeba mówić o cierpieniu? Myślę, że każdy z nas potrafi na to pytanie sobie odpowiedzieć. Zobaczmy na cierpienie Chrystusa od samego początku, od tej agonii w ogrodzie oliwnym, od tej trwogi, od strachu, ale również to cierpienie serca, kiedy zostaje zdradzony przez jednego z 12 swoich przyjaciół. Pocałunkiem zostaje zdradzony. Cierpienie całkowitego opuszczenia przez swoich bliskich, przez apostołów, cierpienie wtrącenia do więzienia, osamotnienia, później wszystkie wyszydzenia, oplucia, zniewagi, następnie biczowanie, cierniowa korona, droga krzyżowa, te wszystkie upadki i potknięcia, a później śmierć na krzyżu. Gwoździe i śmierć na krzyżu. Jaki jest sens cierpienia? Dlaczego to cierpienie jest? Dlaczego Chrystus cierpiał? Dlaczego my niekiedy cierpimy? To jest pytanie, na które dzisiaj możemy uzyskać odpowiedź, ale odpowiedź od tego kaznodziei, czyli od krzyża. I aby zrozumieć, dlaczego cierpienie? To krzyż chce nam powiedzieć dzisiaj drugie słowo, a mianowicie zbawienie. Chrystus umiera na krzyżu. Chrystus przyjmuje te wszystkie cierpienia, bo chce nas zbawić. Zbawienie za te wszystkie grzechy, które popełniamy. I te lekkie, ale też i przede wszystkim te ciężkie, kiedy całkowicie w naszym życiu odchodzimy od Pana Boga, kiedy pozostawiamy Go samego, tak jak pozostał sam w ogrodzie oliwnym, tak jak pozostał sam uwięziony i tak jak pozostał prawie sam do samego końca na krzyżu. I kiedy tak zastanawiamy się, dlaczego w taki sposób Pan Bóg chciał zbawić człowieka? Przecież mógł to zrobić w zupełnie inny sposób. Mógł to zrobić inaczej. Dlaczego tak okrutnie? Dlaczego tak niewytłumaczalnie? Dlaczego przez tak ogromne cierpienie? I kiedy przytulimy się trzeci raz do krzyża, aby posłuchać, co chce nam dzisiaj powiedzieć, to tym trzecim słowem krzyża jest miłość. Dlaczego Jezus cierpiał? Dlaczego Jezus w taki sposób chciał nas zbawić? Bo zrobił to z miłości. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. I myślę, że kiedy wsłuchamy się w te słowa, to możemy rozumieć. Możemy zrozumieć, dlaczego to cierpienie, dlaczego taka śmierć, dlaczego zbawienie w taki sposób. Właśnie dlatego, że Bóg kocha każdego z nas bardzo mocno i zrobi wszystko, żebyśmy mogli być zbawieni. Pan Bóg nie chce śmierci. Pan Bóg nie chce cierpienia. Ale to wszystko nas dotyka dlatego, że żyjemy tu i teraz na świecie. Dlatego, że to, co materialne, jest zawsze słabe. A Jezus chce, abyśmy patrząc na krzyż, abyśmy patrząc na Jego cierpienie, potrafili przejść to wszystko, co nas dotyka. Zobaczmy, że te dzisiejsze wydarzenia, które przeżywamy, są troszeczkę podobne do tego, co przeżywał Chrystus. Osamotnienie, to, że nie możemy pojechać do naszych bliskich, nie możemy się z nimi spotkać przez krótki czas. Ile cierpienia, ilu ludzi musiało już odejść z tego świata przez to jedno malutkie wydarzenie, jakim jest właśnie wirus i bakteria. Dlaczego tak się dzieje? Wielu pyta. Nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć, ale wiemy, gdzie mamy przyjść i wiemy, gdzie mamy się przytulić. Właśnie do krzyża, do Jezusa Chrystusa, który umiera na krzyżu z miłości, po to, aby to osamotnienie, to cierpienie, ten ból, który nas spotyka, nie był bólem i cierpieniem, który nas przydusi, ale bólem i cierpieniem, które razem z Jezusem z miłości możemy ofiarować Bogu. Cierpieniem i bólem, które może stać się przyczyną naszego zbawienia. Cierpieniem i bólem, które możemy też ofiarować w intencji czyjegoś zbawienia. Kochani, przytulmy się dzisiaj do tego krzyża, w ten Wielki Piątek. Przytulmy się i posłuchajmy, co jeszcze krzyż chce nam powiedzieć. Może warto, kiedy będziecie dzisiaj przeżywali liturgię na cześć Męki Pańskiej w swoich domach poprzez transmisję internetową czy telewizyjną, może warto, żebyście właśnie z krzyżem ze swojej ściany usiedli i razem z tym krzyżem oglądali ten opis Męki Pańskiej, oglądali tę liturgię na cześć Męki Pańskiej. I kiedy przyjdzie moment adoracji, kiedy nie będziemy mogli uczynić tego, co zawsze w Kościele, ucałujcie ten krzyż z wielką miłością w waszych domach i podajcie sobie nawzajem ten krzyż do ucałowania. Nie bójcie się tego, nie wstydźcie się tego gestu, aby ucałować w domu wzajemnie krzyż, aby ten krzyż sobie podać. Może pojawi się łza, może pojawi się jakieś wzruszenie, ale to dobrze, bo to wzruszenie będzie pokazywało nam, że nasze serce potrafi kochać, że nasze serce potrafi zwrócić się ku Panu Bogu, że potrafimy również odpowiedzieć naszą miłością na Jego miłość. I tak myślę sobie, że może warto dzisiaj jeszcze pomyśleć o tych, którzy cierpią, o tych, których spotyka różny ból i różne cierpienie, podobne do tego cierpienia Chrystusowego, od ogrójca aż po krzyż. Cierpienie osamotnienia, cierpienie zdrady, cierpienie jakichś upadków, choroby, bólu. I może warto, żebyśmy dzisiaj pomodlili się za te osoby, które właśnie ten ból i to cierpienie spotyka. A może warto, żebyśmy do nich zadzwonili, czy też napisali SMS-a, że jesteśmy blisko nich
i że pamiętamy. Nie uciekamy tak jak apostołowie od Jezusa, ale jesteśmy przy nich cały czas, tak jak przy Jezusie był święty Jan, a przede wszystkim jak przy Jezusie cały czas była Jego Matka, nasza Matka Maryja. Przytulmy się dzisiaj do tego krzyża i posłuchajmy, co chce nam powiedzieć. Bo jest jeden taki dzień w roku, gdzie amboną staje się Golgota, a kaznodzieją krzyż. Zapraszam do zatrzymania się, do refleksji, do zadumy i do tego, abyśmy krzyż na nowo pokochali i ten krzyż mocno dzisiaj przytulili i z wielkim szacunkiem ucałowali.